Andrzej, jak tam? Fajnie, super jest, naprawdę, polecam. Cześć wszystkim, nazywam się Andrzej Ślosarz. Dzisiaj znajdujemy się na stawach Kuleszy. Wędkować będziemy na stawie numer 2. Metoda, bombka. Zobaczymy, gdzie rybki będą lepiej współpracowały. Nie odchodźcie sprzed ekranów. Zaplanowaliśmy dzisiaj dla Was mały konkurs. Szczegóły konkursu będą przedstawione w filmie. Do wygrania będzie zestaw podajników Duraflat oraz Banjo XR. Zapraszam. Dlatego wziąłem kombinezon, bo jak zobaczyłem rano, co się dzieje, mówię, cofnąłem się, mówię, nie, zabieram, żeby nie zmoknąć. Znajdujemy się na stawach Kuleszy. Dla wędkarzy są udostępnione trzy stawy. My dzisiaj konkretnie znajdujemy się na stawie drugim, teoretycznie z trochę większymi rybkami. Staw numer 1 jest również ogólnodostępny. Na stawie numer 3 odbywają się tylko zawody. A tak dla ogółu jest wykluczony z wędkowania. Cały kompleks stawów łowisko znajduje się w Kuźnicy Zbąskiej, niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Cały kompleks otoczony jest pięknymi lasami, także krajobrazem ładne. Na miejscu znajduje się też mały barek, wiata, także można zjeść sobie na spokojnie obiad po wędkowaniu. Łowisko, jak widać, cieszy się dosyć sporą popularnością. Prawdopodobnie ze względu na znajdujące się tutaj ryby. Rybostan jest dosyć duży. Na tym zbiorniku, na którym my się dzisiaj znajdujemy, z reguły biorą większe ryby, karpie, raczej takie od 3 kg w górę. Podobno znajdują się tu osobniki około 20 kg. Pływają także siotry, amury. Na pozostałych dwóch stawach rybki są raczej troszeczkę mniejsze. Jak widzicie, mamy właśnie załamanie pogody. Jeszcze przed samym deszczem miałem branie. Pierwsza ryba w deszczu, by przestało padać za chwilę. Bo nie są to najprzyjemniejsze warunki. Oj! Jest! No, przepraszamy, że za dużo nie widzieliście, ale pogoda się mocno zmieniła. Ja już zdążyłem zmoknąć. Michał zdążył się na szczęście schować ze sprzętem. O! Ale wariat. Chyba nie lubi deszczu. Wypuszczamy szybko do wody i wracamy do łowienia. Przygotowałem dwie różne zanęty. Match Method Mix Marine i Spicy Meaty. Do tego pelet dwójka, Profida. Na początek podałem dosłownie 5 koszyków na 39 metr dalej od brzegu i dosłownie 3 kuleczki zanęty pod nogi z garścią kukurydzy. Zobaczymy, gdzie rybki zaczną się wkręcać. Będziemy sprawdzać sukcesywnie jedną, drugą linię, licząc na branie. Spicy Meaty dla mnie to taka kontrastowa zanęta dosyć. Ja odnoszę takie wrażenie, że ryby albo ją bardzo lubią, albo jej nienawidzą. Bardzo często jest tak, że biorą na nią jak szalone, a z kolei innego razu w ogóle nie chcą jej brać, nie ma ani jednego brania. Także to taka bardzo kontrastowa zanęta. Zobaczymy dzisiaj, czy to się sprawdzi, czy nie. Na haku naprzemiennie będę zakładał kukurydzę, jak i Bandam Wafter 6 mm Power Scopex. Zobaczymy, co tutaj bardziej się sprawdzi. Oj. No, mamy kolejną rybę po pięknym braniu. Już wyskoczyła z wody, ale nie zdążyłem zobaczyć, co to było. Ale branie było atomowe, naprawdę. Płynie cały czas na środek. Na drugą stronę do chłopaków chyba. Andrzej, streszcza się, bo to trzeba coraz bardziej padać. No streszczam się. Nawet sobie kapturek założę.
Trzeba było się ubrać, a nie stoisz w krótkim rękawku i mokniesz. O 11 godzinie miało pokropić. Którą mamy, bo nie mam zegarka? No pokropić. No co widziałeś? Kropi. Ale tej burzowej chmury nie ma nad nami. Więc mam nadzieję, że poszło bokiem. Razem z karpiem. Była ocierka. Tak, już myślałem, że będzie zabierać. Ale tylko ocierka. Także kręcą się, mówię ci. Następna ocierka, to są miesiotry. Na bank. To szczytówka chodzi cały czas teraz. Na dzisiejsze wędkowanie przygotowałem dwa zestawy. Pierwszy z nich to Monster Carp Feeder 10 stóp, do tego kołowrotek Magnitude 520. Założyłem koszyczek DuraFlat 30 gramów. Na ten troszeczkę dalszy dystans, czyli w tym wypadku to jest to 38 metrów. Drugi zestaw, w którym spróbuję złowić coś pod brzegiem, jest to wędka Supera SL z kołowrotkiem Magnitude 420. Oj, i mamy branie. Myślałem, że będzie karaś, ale chyba to jednak karp. Zacząłem mówić o tym sprzęcie, to może dokończę. Drugi zestaw to, tak jak wspomniałem, Supera SL z kołowrotkiem Magnitude 420. Tam będę używał bombki, ale też naprzemiennie z koszyczkiem w rozmiarze S. Czasami też przynosi to efekt. Pod nogami nie chcą ryby pobierać luźnego towaru, tylko wolą z koszyczka. Albo i odwrotnie, także będę kombinował. Supera SL generalnie nie uchodzi za wędkę do łowienia komercyjnego. Ja postaram się dzisiaj obalić ten mit i złowić jakąś fajną rybę. Przy okazji zaprezentować wam naprawdę niesamowitą pracę tego kija, ponieważ pod dużymi rybami ona dosłownie gnie się po sam kołowrotek. Ja osobiście bardzo lubię miękkie wędki. Uważam, że mniej ryb spina się z takich kij i sprawia zarazem ogromną frajdę z holu. Także spróbujemy złowić jakąś ładną rybkę i zaprezentować jej pełne ugięcie. Kurczę, po zacięciu myślałem, że będzie karaś, bo naprawdę 5 metrów przyszedł sobie elegancko, a później chyba zorientował się, że coś jest nie tak. Zaczyna powoli współpracować. Ale myślę, że rybka może być całkiem przyzwoitych rozmiarów. Dziwnie walczy strasznie. Bo jesiotry tak właśnie biorą zazwyczaj, że jest delikatnie. No a później zabiera. I tutaj było podobne branie, ale co to będzie, to się okaże. No. Mam nadzieję. Ostatnio tutaj dychę 3 minuty wyciągnąłem. Także może być jesiot, bo faktycznie, tak powiem ci, dziwnie walczy. Ładny karpik. Z dalszej linii w sumie długo nie musieliśmy czekać, chyba trzeci, czwarty rzut. Kilka słów o konkursie. Przygotowaliśmy dla was konkurs, tak jak wspomniałem, do wygrania będzie zestaw koszyków DuraFlat i Banjo XR. Zasady konkursu są banalnie proste. Należy być subskrybentem naszego kanału na YouTube, pod tym filmem zostawić łapkę w górę i zgadnąć dokładną wagę ryby do dwóch miejsc po przecinku. Rybkę zaprezentujemy wam w późniejszej części filmu. Oż ty w mordę jeża. Pierwsza ryba po deszczu i kolejne atomowe branie.
wyrywające wędkę. Oby teraz obyło się bez spinki. No, tak naprawdę nie znam tej wody, bo jestem tutaj, można powiedzieć, drugi raz. Z opowieści słyszałem właśnie o dużych, silnych rybach i sprawdza się to. Do koszyka cały czas daję toalet dwójkę i na wierzch dosłownie szczyptę zanęty, a na haku żółty wafters. Rybka już jest dosyć blisko. Jeszcze się nie pokazała, także nie wiemy, jaka jest duża. Ale tutaj już pod brzegiem dosyć grzecznie idzie. A ona jak tylko zobaczy brzeg, tu pewnie się trochę płyciej robi. Zaraz odjeżdża z powrotem. Nie jest duży. Taki znów najmniejszy też nie jest. Przyjrzyjcie się uważnie. Zaraz ważymy tą rybkę, a waszym zadaniem jest odgadnięcie dokładnej wagi z dwoma miejscami po przecinku i zapisanie ich w komentarzu pod tym filmem. Dzisiaj pierwszy raz mamy super SL w akcji. W pierwszym rzucie branie, tak naprawdę dosłownie chyba po półtorej minuty. Kolejny raz wyrwało wędkę z podpórek. No i mamy rybę. Będziecie mogli zobaczyć, jak wędka będzie świetnie pracowała, mam nadzieję, przy podbieraniu. Pogadali. Jest kolejna ryba, panie. Obawiałem się, że po tym deszczu będzie po braniach, a widać, że chyba za bardzo im to nie przeszkadzało. A kolejny deszcz idzie. Okej. To chyba znowu będę musiał kurtkę założyć. No, dzisiaj ewidentnie ryby wybrały tą dalszą linię. Tak naprawdę wszystkie brania stamtąd. Pod nogami nic się nie działo. Poza tym, że były. Pokazywały się. Ale brać niestety nie chciały. I na metodę, i na bombkę. Zero zainteresowania z ich strony. Wszystko daleko, metoda. To dzisiaj zafunkcjonowało. Dlatego też tą drugą wędeczkę, którą chciałem łowić pod nogami, przerobiłem na metodę i zacząłem łowić dalej, żeby zaprezentować troszeczkę, jak Super ASL pracuje pod dużymi rybami. Było kilka pustych zarzutów, na tą dalszą linię oczywiście, ale cały czas jakieś ocierki się działy. Przeklipowałem się po prostu 3 metry bliżej dosłownie. No i de facto w pierwszym rzucie już było branie, także ta ryba jakby przestawiła się bliżej, nie wiedzieć dlaczego. Ale czasem tak się dzieje. Mimo tego, że było ręcone w jednym miejscu, to przestawiła się bliżej i po przeklipowaniu się 3 metry bliżej brania pojawiły się ponownie. I on nie jest taki mały wcale. Ja myślałem, że to będzie taka ryba ze 3-4 kilo. I
pierwsza rybka na Super ESL. Jednak można na delikatne kije. Kolejna ryba na superę. Branie jak zwykle atomowe, ale rybka jak na razie grzecznie idzie do brzegu. Wyszła do góry, bo koło się zrobiło po zacięciu. Także za głęboko chyba nie jest w tym miejscu, w którym mówimy. No, nie walczy jakoś mocno. Tamte wszystkie odpływały na środek. Chyba mamy pierwszego karasia dzisiaj. Albo nie. Nie, no to na pewno nie jest karaś. Branie bardzo dziwne. Może to będzie jesiotr? Ryba bardzo dziwnie się zachowuje. Teraz jej nie idzie ruszyć w ogóle. Branie bardzo delikatne. Po zacięciu praktycznie płynęła do nas. Ale karaś to na pewno nie jest. Może jesiotr albo po prostu karp. Nie spodziewałem się takiej ryby. Po samym braniu i holu. A pod nogami okazała się całkiem fajna rybka. O, piłuję do dna, skubany. Nie chcę się poddać. No wychodź, gdzie? No i mamy go. Chyba wszystkie jeden rocznik. Kolejna rybka na superę. Teraz lecimy złowić coś na monstera i kończymy tą dzisiejszą przygodę. Nie wiem, w podbieraku było. Andrzej złowił rekorda. Czekaj. Brawo. No i kolejna ryba. Dwie minuty po zarzuceniu, ale to już chyba dzisiaj będzie ostatnia. Wszystkie znaki wskazują, że za chwilę znowu zacznie padać, a my z Michałem mamy już dzisiaj dosyć mknięcia. Więc jak się uda, to ją wyholujemy i kończymy tą przygodę ze stawami kulesza. No, mimo ciągłej zmieniającej się pogody i tak naprawdę załamaniu po dniu wczorajszym, gdzie wczoraj był upał, można powiedzieć, że ryby dopisały. Myślałem, że zdążymy przed tym deszczem, ale chyba jednak znowu zmokniemy. No. Na szczęście ryby wynagrodziły nam tą pogodę i zabawa była świetna. To już ostatnia ryba z dzisiejszej wyprawy. Wybaczcie, że nie widzieliście całego holu, ale warunki pogodowe no, są jakie są. Michał przycwaniakował, schował się do samochodu, żeby mu sprzęt nie mógł. Ja niestety moknę, ale cóż, tak bywa. Tą rybą właśnie kończymy przygodę na stawach kulesza. Nie zapomnijcie o konkursie, życzę Wam powodzenia. Pamiętajcie zasubskrybować nasz kanał. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Co tam ciekawego widać? Jakąś burzę? No już tak w okolicy chyba wszystko poprzechodziło, co miało, nie?